Ostatni raz odezwały się 1 sierpnia, by upamiętnić rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Teraz zabrzmią 1 września z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej. Ich głównym zadaniem jest jednak ostrzeganie i alarmowanie ludności przed zagrożeniem i powinny być włączane w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia. Jak powinniśmy na nie reagować? Ostrzeganiem i alarmowaniem ludności zajmują się szefowie obrony cywilnej na administrowanych przez nich terenach. W mieście jest to prezydent. System alarmowy znajduje się w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim. Mamy 19 na terenie miasta i część jest mechanicznych, część jest elektronicznych. Te elektroniczne mają możliwość przekazywania również komunikatów słownych. Również jeszcze tu mamy takie urządzenie w ramach treningu, który prowadzimy comiesięczne, to jest nasłuch sieci powietrznej sił RP. Tutaj właśnie są zakodowane komunikaty właśnie ostrzegawcze o alarmie powietrznym. I w związku z tym, jakby naprawdę była sytuacja zagrażająca tutaj mieszkańcom miasta, to istnieje możliwość właśnie za pomocą tych komunikatów sił powietrznych RP otrzymujemy wcześniejszy sygnał o zagrożeniu i możemy uruchomić w tej sytuacji na przykład syreny. Mamy 2 podstawowe sygnały alarmowe. Sygnał ostrzegawczy o nalocie powietrznym, to jest sygnał modulowany 3 minuty i odwołanie to jest również sygnał 3 minuty ciągły. Również są ostrzeganie o skażeniach i zakażeniach, to są komunikaty słowne. Werbalne komunikaty mają ściśle określoną treść i są emitowane w lokalnych środkach masowego przekazu. Telewizja Suwałki jest w systemie ostrzegania ludności, zatem gdy konieczne okaże się ostrzeganie o zagrożeniu, na naszej antenie usłyszycie Państwo taki komunikat. Uwaga, uwaga, osoby znajdujące się na terenie, i tu podajemy teren, około godziny takiej, minut tyle, może nastąpić skażenie. I podajemy rodzaj skażenia, w jakim kierunku. Odwołanie takiego alarmu, powtarzana 3-krotnie zapowiedź słowna. Uwaga, uwaga, odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu, podajemy jakie było. Podać rodzaj skażenia dla miejscowości lub terenu. Kolejny komunikat dotyczy zagrożenia klęskami żywiołowymi. Każda tego rodzaju informacja powtarzana jest 3-krotnie. Podaje się w niej rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców, informujące o sposobie zachowania. Jak ludzie powinni zachować się, gdy nastąpi zagrożenie? Mieszkańcy wtedy po prostu powinni wiedzieć o tym i po prostu zachować się zgodnie z zasadami postępowania, czyli praktycznie najlepsze by było opuszczenie, jeżeli to jest alarm ostrzegawczy o ataku lotniczym, to opuszczenie, na przykład udanie się w miejsca, gdzie jest najmniejsza zabudowa. Jeżeli o skażeniach, no to po prostu by trzeba było, już wtedy podajemy komunikat słowny, no i w związku z tym również będą podawane dalsze komunikaty, co, jak się zachować. Podstawową zasadą jest po prostu uszczelnić, pozamykać okna i czekać na dalsze komunikaty, włączyć radio, media. Jeśli alarm jest uruchamiany kontrolnie, zapowiedzi publikowane są także w lokalnych mediach. Część syren ma też możliwość nadawania takiego komunikatu słownego. Codziennie rano za pomocą radiotelefonu służby miejskie zarządzania kryzysowego przekazują wojewodzie podlaskiemu meldunki dotyczące sprawności syren i możliwości ich ewentualnego użycia, a także dane z pomiaru skażenia. To jest takie urządzenie, które właśnie monitoruje pomiar skażenia. W tej chwili pokazuje 0,19 mikrosilwerta. Mieszkańcom Suwałk, jak twierdzi Grzegorz Żukowski, powodzie raczej nie zagrażają. Ale kilkanaście lat temu mieliśmy za to potężną wichurę. Uszkodzeniu uległo bardzo dużo drzewostanu. Część budynków została naruszona. Tam po prostu obróbki blacharskie, nawet jakieś lekkie pęknięcia były. Ale to nie zagrażało bezpośrednio mieszkańcom, czyli po prostu spowodowało uszkodzenia w infrastrukturze. Wielu z nas pamięta też trzęsienie ziemi. Trzęsienie ziemi było tak, akurat tutaj w tym pokoju to przeżyłem. Było pierwsze, chwilowe, później następne, większe. Też były pęknięcia na terenie miasta, w szkołach szczególnie, tam było w kilku. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Syreny w naszym mieście z powodu faktycznych zagrożeń są uruchamiane niezwykle rzadko i oby tak pozostało. Od czasu do czasu warto przypomnieć sobie przynajmniej podstawowe, przyczyniające się do zwiększenia naszego bezpieczeństwa zasady. Jak to niektórzy mówią, Pan Bóg najchętniej pomaga tym, którzy sobie sami pomagają.